Część pierwsza. Spirale zagłady. Prolog. Czy zdarzyło ci się kiedyś mieć przeczucie, że za chwilę zadzwoni twój telefon i usłyszysz w nim głos męża, żony, ojca, matki, twojego dziecka, a może kogoś innego z twojej dalszej rodziny, czy choćby znajomej, ale bliskiej ci osoby? A może tylko o niej pomyślałeś? No i niemal w tym samym momencie nadeszło od niej połączenie. Jak wytłumaczysz fakt, że niektóre z twoich dziwnych snów potrafią czasami sprawdzić się co do jody? Ile razy obróciłeś się z niewyraźnym uczuciem, że jakaś osoba wpatruje się w twoje plecy? I rzeczywiście tak było. Patrzyła. A może widziałeś kiedyś na własne oczy coś, czego inni nie byli w stanie dostrzec, choć w tym samym czasie byli obok ciebie i spoglądali w to samo miejsce co ty? Zakładam, że wszyscy obecni byli trzeźwi. Czy w codziennej krzątaninie wokół zwykłych, codziennych spraw ogarnęło cię nagle uczucie, że którąś z bliskich ci osób spotkało coś niedobrego, jakieś nieszczęście, tragedia? Co gorsza, wkrótce nadeszły wieści, które potwierdziły, że twój silny niepokój miał niestety swoje uzasadnienie. A może udało ci się kiedyś nieświadomie uniknąć śmiertelnego niebezpieczeństwa, choć wcześniej absolutnie nic nie wskazywało na jakiekolwiek zagrożenie? I o tym, co cię ominęło, dowiedziałeś się dopiero po fakcie. Nie wsiadłeś do samolotu, pociągu czy innego pojazdu, na który miałeś już kupiony bilet. Z niezrozumiałego powodu zrezygnowałeś z podróży, by niedługo potem dowiedzieć się, że twój niedoszły środek transportu uczestniczył w katastrofie. Czy kiedyś czułeś, że coś jest nie tak, a mimo to sygnał ten zignorowałeś? Skończyło się to źle, ale dla ciebie jednak nie najgorzej, skoro tekst ten czytasz. Co powiesz na to, że pewnego dnia, nie wiedzieć czemu, zmieniłeś swoją zwyczajną, codzienną trasę do domu, szkoły lub pracy? I dlaczego tak się stało, nie masz pojęcia do dzisiaj. Ale twoja wciąż nieuświadomiona decyzja spowodowała, że nie zawalił się na ciebie budynek, koło którego prowadzi droga do jednej z wymienionych lokalizacji. A może zdarzyło się tak, że bez żadnego konkretnego powodu przeszedłeś na drugą stronę ulicy tuż przed tym, jak w miejsce, gdzie znajdowałeś się kilka chwil wcześniej, uderzył samochód, nad którym kierowca stracił panowanie? Jeżeli tak, jeżeli doświadczyłeś kiedyś podobnej sytuacji lub doświadczasz ich co jakiś czas, to być może ta opowieść jest właśnie o tobie i może znajdziesz tu odpowiedzi na kilka nurtujących cię pytań. Nosząca tytuł Spirale Zagłady, pierwsza część powieści zaczyna się od kilku, wydawałoby się, niezwiązanych ze sobą epizodów, które pomału zaczynają się ze sobą splatać. W trakcie podróży po czasie i przestrzeni, poszukując odpowiedzi na zadane w prologu pytania, odwiedzisz planetę Nerburis i dowiesz się, co tam się stało. Spenetrujesz także planetę Hatilak, gdzie atmosfera ma fioletowy odcień, by przekonać się, że ewolucja nie zawsze musi podążać taką samą drogą i potrafi zaskakiwać. Oczami wyobraźni zobaczysz z ziemskiej orbity czarne jak smoła, choć rozgwieżdżone niebo, zaćmienie słońca oraz inne zjawiska. Na Księżycu i w przestrzeni kosmicznej doświadczysz niezapomnianych chwil, o których będziesz mógł opowiedzieć swoim bliźnim. Jednakże pod warunkiem, że uda ci się przeżyć. Poznaj tajemnicę swojego pochodzenia.